niestety Madonny nie mam. Oczywiście, kochani, aby tradycją stało się zadość, to chyba nie ma co ukrywać. Ponadczasowy numer jeden i ponadczasowy hymn festiwalu w Kołobrzegu, bo tak naprawdę od początku z nim się skojarzył. Pierwszy zagrał to Mark Van Linden w roku 2003 i od tamtej pory tak naprawdę wszyscy go grali. Przywołuję wspomnienia, dreszczyk oczywiście na ramionach, jak gdzie tylko. Przede wszystkim chyba pozostaliście zawsze przy tej melodii, tak to nazwijmy. Dużo dzieci się narodziło, to jest chyba najważniejsze i oni znowu słuchali tej piosenki i znowu, i znowu, i znowu. To jest właśnie, kochani, historia. Undane, Beautiful Things. To najważniejsze, co nam pozostaje. Zapamiętujemy te najważniejsze, płynące z głębi serca. Noc i dzień tego wakacyjnego weekendu pozostawiły nam kolejne, jedyne i niezapomniane. Uwaga, wspomnienia. Jakbym był w amfiteatrze w Kołobrzegu, naprawdę. Taką atmosferę zrobiliście, że koniec świata.
obojętnie gdzie będziecie, na końcu świata. Zapraszam was serdecznie. 26 lipca 2013, Kołobrzeg! Nie wiem, czy wiecie, ale nieopodal was, tutaj z Wałbrzycha, pochodzi w ogóle kolega, który nakręcił film Od Kuchni, ten najsłynniejszy z 2008 roku. Romek tutaj jest z nami, cały RM Vision. Dzisiaj przyjechał specjalnie, żeby posłuchać, jak dziadek gra za konsoletą. Kochani, dziękuję serdecznie, było mi niezmiernie miło. Dziękuję. To ja mam krzyczeć Klubowicie, Klubowicie.